Niuniu, czemu ściągasz te poduszki? Aż ten Oskarek mój, to powiem wam, że pobieg. Fajny zakątek na to, żeby wypić kawkę. Ja tu będę pić kawkę z samego rańca, więc dzień dobry. Taki będzie łączony vlog urlopowy. Taki spontaniczny. O, z krzykiem dzieci nie obejdzie się oczywiście. Dzieci są w tle, bo to... O. Jak dzieci, to i głośno, wiadomo. A z tej strony już tak ładnie za bardzo nie wygląda. Się muszę przestawiać na tą część. O, tutaj od razu ładniej. Idę ja. Już mama idzie. Co wy tak krzyczycie? O, siłownia dla mamy. I dla ciebie też? Będziemy sobie dzisiaj ćwiczyć. Nie możemy biegać, to będziemy sobie ćwiczyć. No, to pewnie... Nie wiem, czy to działa, ale... Ja mam zegarek, więc zegarek mi powie, ile nabiegałam się. Thank you.
się odzywam. Dzień dobry. Wiecie, jak na wakacjach czasami brakuje czasu. Kto tu? Oskar. Wakacje, zaraz będzie koniec wakacji, wracamy ze sklepu. Nie do szkoły, chodzi o wakacje takie urlopowe. Ja się odzywam, bo się wcale nie odzywam. Idziemy w sukience z torbą do domku. Dobrze, że do sklepu jest blisko. Tak, bo jutro jest niedziela, myśleliśmy, że jutro jest zamknięta, a okazało, że niedziela jest otwarta. No, widzimy pieska, który... Nie nagrywam, mam Nikola, mówi, że troszkę. Troszkę przyczyny, to jest po prostu piesek z małą nadwagą. Taka... Małą. No to tylko tylci, tylci. To mała świnka. No, tak. Taki ma bebę. Ale piesek chyba szczęśliwy. Chociaż nie wiem, jak tam jego stawy, ale to nie mój piesek. Dobra, zaraz będziemy w domu, a tam na nas czeka stek. Który pewnie już ostyk. Powiem wam, że w tych sklepach nie ma ani kukurydzy, ani pieczarek, ani papryki. Ja nie wiem, tutaj w ogóle warzyw nie jedzą, czy nie wiem co. Nie jadki. Dobra, widzę, że brama zamknięta, to idziemy już do nas. No i co, moi drodzy, wracamy do codzienności. Przyjechaliśmy do sklepu, pada deszcz. Zobaczcie. Pada deszcz, piękna pogoda się skończyła. Wyjąłam swoją kurteczkę. Oskar też musiał ze mną przyjechać, bo przecież nie chciał absolutnie z nikim zostać. Więc ja się zabieram za sklejania zlepków, tego co tam mam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jadę, dochodzę do sklepu, odezwę się za chwilę. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Czego nie chcesz? Bułki? Ojej, kochany! Ała! Ła, kurde, Oskar, bo jak strzela w tej ręce. Wracamy do codzienności. No bach! Ciekawe, co by było, jakby mi wystrzeliło. To by był problem, olbrzymi problem dla mnie. Dobra, wracamy do domu. Rozpadało się jak bum, cyk, cyk, powiem wam. Czekajcie, powyłączam to wszystko. Codzienność, proszę państwa. Fajnie było, ale się skończyło. Poczekajmy, może ja wykręcę sobie bezpiecznie, bo tutaj na ustawianie są kamienie. Gdzieś nie chciałabym uderzyć w ten kamień. No i co? Może wykręcę, dam radę, daję nos. Dam radę, no sorry. Tak to czasem bywa z wykręcaniem na 10 razy, czasem się zaraz za jednym razem uda, a czasem za 50 istnie. Jak to mój mąż mówi. No tylko baby tak potrafią.
Dobra, czekaj, bo jest widzę. Idziemy do domu, tak, zaraz się teraz, bo tam... Dobra, nie gadałam, nie pamiętam, co mówiłam, jakoś mam się zakręcony mózgu. Nie, zaczęło padać, ja mam tyle prania, że po prostu to jest kosmos, a pada, więc wczoraj zrobiłam pranie, nie ma sensu dzisiaj wstawiać kolejne. Pojechałam do sklepu, jakieś ziemniaczki, jakieś takie, co za czajki, czy tylko takie coś, co że mam ochotę na to zjeść. To zjeść sobie, to zjem, bo ja to lubię czasem. Posklejam wam tego takiego wyjazdowego vloga, nie ma to chyba za wiele. Ja tak za dużo nie nagrywałam, bo nie skupiałam się na tym, coś tam nagrałam, jakieś ładne widoczki i tak dalej. Chyba tylko tyle. No, także to taki vlog będzie. Odzywam się teraz tutaj też dlatego, żeby zakończyć, bo ja tam się też nie odzywałam. A oprócz tego... trzeba będzie wrócić na kartofle, no bo nie mam jeszcze wcale już nie widzę. Czeka paczka z Hebe. Przed naszym wyjazdem przyszła paczka dosłownie tego samego dnia. Kilka godzin przed naszym wyjazdem. No to więc fajnie, że przyszło. Jedną paczkę mi moja siostra odebrała, co była w paczce w Marcie. Więc muszę jechać też do nich, ale... Kurde, miałam się pobiegać, nie wiem, mam nadzieję, że przystanie do wieczora. Ale to zobaczycie sobie, może jutro zrobimy, może nie jutro, bo to już nie ma tych zdjęć, jedny vlog, ale w tym tygodniu na pewno zobaczymy sobie. Zobaczycie ten haul z Hebe. Żadne promocje już nie obowiązują, ale wam pokażę, bo przecież jak ja zamawiałam, to była promocja 1 plus 1, czy 1 plus 800%, nie pamiętam w Hebe, ale to było tylko przez weekend, więc ona do mnie przyszła i tak po weekendzie, więc to i tak już po promocji było, więc nie ma, że nie pokazuję wam na bieżąco. Jak coś jest naprawdę aktualnego, to pokazuję wam na bieżąco, tak jak coś tam mówiłam. Nawet nie wiem, czy ja mam jakąś miniaturkę zrobioną, ale jestem głodna i zaraz to zjem. I pada deszcz, i po prostu pada deszcz. Tak, Oskar się patrzy na mnie, zobaczcie problem. Dobra, idziemy do domu. Nikola jeszcze sobie pojechała na wczasy, na wczasing, więc jej nie ma. Szkoła, moi drodzy! Ja już czuję klimat szkoły za moment i powiem wam, nie wiem jak jest u was. Tak, ale u nas jest strasznie zimne są wieczory. Zobacz, pada deszcz. Jak my teraz wyskoczymy? Jest takie są zimne wieczory, że ja pamiętam, że sierpień to był bardzo ciepłym miesiącem, a teraz się coś pozmieniało i w ogóle lato przychodzi wcześniej, czerwiec jest upalny, a za to później jest zimno i sierpień. Teraz to tak gdzie chcę planować wakacje, to chyba w lipcu, bo sierpień taka mieszanka. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło. Dobra, rozłączam się, idę, bo jestem głodna jak wielki, tyś by mnie ubrudzisz znowu, wziąłam go na rękach, chcę do sklepu, ale mnie ubrudziły, założyłam mu jasne kolarki. Miałam jechać Biedronki, ale nie pojechałam, bo mi się nie chciało. Dobra, bo będę gadać, także kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie wiem kiedy. Co tam robisz w nosie? Nie w nosie, obok nosa, wygląda jak w nosie, on też idzie spać. Dobra, chudziaczki, są dwa, pada deszcz. A ja muszę jakoś stąd wyjść. Pada deszczyk. Ale pada, słyszycie? Kap, 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 dobra, wychodzimy.